Mam wszystkim z tej strony Zfaniak i dzisiaj kolejny odcinek z Elite Squad, który będzie przechodzić przez kolejny level i być się z kolejnym bossem na końcu naszej drogi. Tak, to powiedziałem w ostatnim odcinku. Jestem teraz na jakichś takich pustynno-fabrycznych terenach, którym mam nadzieję będzie troszeczkę wyższy poziom trudności, ponieważ no pierwszy etap, dopóki nie wszedł boss, nie było żadnych większych problemów, więc lecimy z tematem level 6 i zobaczymy, co nas tutaj czeka. E, Okej, okay, musimy już zrobić od razu pompę tutaj na start, chociaż. No nie, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, to jest źle zrobione Muszę wejść do menu. E, Muszę mi tutaj chwilę takiego na takie na, na przemyślenie chociaż lekki. a ja tutaj nawet nie mam żadnej możliwości ustawienia czegokolwiek, bo nasz zombiaczek, który jest tutaj zwiększony ze speedem, ma dobry speed, ma dobry damage, ma dobre życie e, nawet nie pozwala nam zbytnio zareagować na to, że on tutaj w ogóle istnieje i do nas podbiega z takiej, e, z takim wielkim speedem. Teraz tak, gdzie będzie ktoś kolejny? Kolejnych ziomeczków szukamy. Gdzie, gdzie oni są? Okej, okay, na dole, więc może to być pistolero w tym momencie, bo to jest ten najłatwiejszy z przeciwników. Jest nawet drugi zanim, nim, więc um, mógłbym sobie już w tym momencie to tutaj snajpera. Dawajcie szybko to jest sniperek wchodzi, niech strzeli. Okej, okay, strzelił, na szczęście na czas. Eee, tutaj mamy akurat jeszcze kucharza, który, który dostanie od nas z, z miny, więc nic zbytnio nie przejdzie. E, okej okay, tutaj reloada robimy. Oh, oh, shit, oh, shit. Musiałem tę minę ustawić na wypadek, tylko teraz tak, sniper musi się ustawić na środku. I teraz ta górna alejka jest troszeczkę, powiedzmy, taka w tyle. A tam się zaczynają, właśnie pojawiać, pierwsi e, przeciwnicy. Więc tak, gdzie, mamy tutaj wystarczająco golda chyba, żeby ich e, tfu, Wystarczająco skilli i tak dalej, żeby ich pokonać. Golda to jest na, wystarczająco na snipera, który jest już na końcu kolejnej linii. Więc e, czuję się ultra bezpiecznie. No ja się zastanawiam, czy ja chcę zrobić większą ilość sniperów tym razem, na przykład tutaj ustawić snajperów Czy nie to byłoby przesadne Czyli to była już taka zbyt wielka przesadka. Okej, lauda reloada musimy zrobić, więc dobrze, że akurat ta mina się pojawiła e, na naszym cooldownie. Teraz tak, tu idzie nasz e, doktorek, który... Raczej znaczy nie powinien tej nic, nic dalej daleko dojść, ale na wypadek go zamroziłem, gdyby na przykład ten, nasza pompa to jeszcze nie poradziła Tu musi dostać do, dodane pistolety. Oh fuck, oh shit! Oh shit! Czy to nie będzie już zbyt tutaj problematyczne teraz dla nas? O, nie mamy reload na sniper, nie, nie założyłem tego! Okej, okay, to musi być pompa. Znaczy tu musi być e, tarcza, szybko. Dawajcie, tarcza to nie, nie, niech, niech ich załatwią. Mam nadzieję, że to zamradę e, Ja sobie w ogóle dodam e, tutaj pompę jedną szybko, reload. Szybko, szybko, szybko Okej, okay, na szczęście nie został pokonany, więc mogę go tutaj zabić samemu nawet. E, tutaj reload musi pójść. Musi, musi reload Chciałem trudniej, to mam trudniej, tak? Tak, chcia, chciałem trudniej, to po prostu to trudniejsze zadanie mam. Teraz, tak, tutaj kolejna pompa. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie już ogarnięte w 100%. Trzeba będzie doogarnąć tych snajperów, tak? Dodam sobie najpierw na. E, nie będzie na tej linii. E, nie wiem, czy ma akurat, tutaj, ale niech tutaj będzie. Teraz tak, tutaj możemy sobie użyć na środek na razie i na górną, ale ich jedną minę. Na dolnej na razie nie potrzebujemy. Takie mam przeczucie, dokładnie, da, daj sobie to z tym wszystkim radę. sniper wchodzi teraz tutaj. Eee, oj, oj, teraz leci ten. Eee, szyb, szybki Bill, tak? okej, okay, tutaj zamrażamy wszystkich. Robimy jeszcze e, nalot e, po prostu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie nie może tam zabić nikogo już. Okej, okay, niko już nie zabiliście, na szczęście wszystkich ogarnąłem, mój Boże, było blisko i mam na umiejętności, jak mi jest minigun. Czyli jeżeli będziemy mieli wystarczającą ilość gwiazdek, mógłbym go zupgrade'ować, żeby był lepszy jeszcze pewnie niż pistolety. Tak by mogło najprawdopodobniej pewnie być. Zwiększony zasięg, zwiększony critical chance i zwiększona szansa na... Znaczy nie, daje szansę w ogóle na zamrożenie, więc... Dzień dobry, do widzenia. Bull all upgrades for free units, dostaliśmy coś to darmowe... Eee, poczekajcie, muszę wyjść ze sklepu, pewnie wejść do sklepu, żeby się pojawiły. E, te diamenty, dokładnie, diamencik teraz się pojawił. No niestety, na nic to nie możemy wydać, ponieważ wiecie, jak to wszystko wygląda. Tylko teraz tak, e, tarcz sobie usunę i dodam migana w to miejsce. Mam nadzieję, że on będzie tańszy niż e, pompa albo sniper, albo snajper, nie, przynajmniej taka sama cena, tak? Bo jeżeli będzie draszczowie, to może być problem. Chodź, zobaczymy, jak to będzie działało. Ok, setka. Niech będzie, niech on się ustawia. Tu zobacz, jak to strzela. Zobaczcie, jak to pięknie strzela. Owszem, kosztuje setkę, ale jest strasznie opłacalne. Jest naprawdę strasznie opłacalne. No tak, taka, taka ekipa to się musisz zrobić. Dawajcie, pyk, pięknie. Teraz no tak, miny mogę już zacząć ustawiać, więc zrobimy sobie w tych miejscach. E, minigun się teraz tutaj pojawi na tej ale alei, tylko jego zabije. Okej, okay, reload szybko. Dawajcie, zamrożony jest. Nie ma opcji, by już tutaj przeszedł. Diamencik zdobyty, minigun postawiony tutaj, tutaj reload robimy od razu Problem z nimi będzie taki, że trzeba ich, ich często reloadować co znaczy nawet nie to co często, a dość e, szybko trzeba reloadować, więc to jest takim naszym Powiedzmy utrudnieniem, tak? Okej, okay, zamruźmy go, żeby na pewno nie doszło do dalszego e, Shotguna, teraz tak, tutaj kolejny karabin wchodzi na Tomlinie, Teraz sniper wchodzi tutaj, pompa wejdzie tutaj Takie ustawienie zrobimy, możemy sobie ustawić sobie wszędzie minę Jest git 44 golda, więc po tej kolejce, która teraz wyjdzie, powinniśmy mieć, o nie nie mam zamrożenia na niego. Nie mam na niego zamrożenia. Na szczęście on został zamrożony przez Minigana. Pyk! Daliśmy na to wszystko ładnie skalkulować, okej. Okay. Przod... będzie tutaj. E, pompa idzie tu, jakby będzie tylko wystarczającą ilość pieniędzy Czyli dosłownie no wydaje mi się e, za chwilę e, Bo nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem z pokonaniem tej dwójki. Okej, okay, tej miny jeszcze nie mogę ustawić. God Okej, okay, ale nasza dwójka nagle po prostu zginęła, więc jest świetnie. Tutaj robimy teraz pompę No i mamy teraz powiedzmy ten jeden rządek osób, które Mogłyby być pistolej redami, tak? Tylko, czy ja chcę na pewno pistolery sobie tu jeszcze ustawiać? Czy. Czy oni są w ogóle opłacalni? Nie wydaje mi się, więc robię sobie kolejne minigany. Mam nadzieję, że oni mają wystarczająco zasięgu, żeby dosięgać właśnie do tych. E, Przychodzących tutaj przeciwników, jeżeli nie, no to lekka lipka. Ale wierzę w to, że mają. Wierzę w to, że po prostu mają i że nie będę akurat aż tak bardzo narzekał na to wszystko, co się tutaj dzieje. Tu mamy reload, e, tutaj mamy dodatkowego minigana. Zobacz, jak się to dzieje. No zobacz, jak to jest. Jak to jest po prostu młyn nie ma opcji by ktokolwiek do nas przyszedł jedyne co ja muszę teraz, teraz pilnować to fakt żeby wszystko przeładować na czas jeżeli ja będzie wszystko przesadowane nie ma opcji by ktokolwiek nam tutaj podszedł podskoczył cokolwiek tak, robimy kolejnego mini genero on się naprzecię za 200, więc tego na razie nie zupgrade'uję eee, w sumie na razie nic nie z bo na tobie po prostu nie stać. To jest tak, niech tam ten zni... Okej, okay, tutaj reload musi pójść eee, tu musi reload pójść, tu pójdzie mina, tu pójdzie zamrożenie wszędzie, okej, okay, reload, re reload, 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 reload. Wszędzie reloady muszę po prostu klikać i wszystkich przeładowywać, bo jest naprawdę za dużo tego co nadchodzi. Po prostu zobaczcie pieniędzy wleciało teraz w tym momencie. Jeszcze tutaj sobie puszczę rakiety. Eee, w sumie reload, znaczy upgrade ro do wszystkich Minigan jest teraz po prostu już zbyt mocno, żeby cokolwiek tutaj przejść. Nie wierzę w to, że ktokolwiek jest w stanie teraz jeszcze tutaj nam po prostu przeszkodzić. Dokładnie masakra Piło mechaniczną, bo minigunem została zakończona. Let's go! Nie wiem, co ja chciałem w zrobić. Ja tutaj... Nie musiałem strzeć z palca, ale chciałem też po prostu no, zrobić to. Nie mogę. Mógł... Jak się to się kurczę nazywa? Nie wiem, nawet. I zrobiłem w końcu nic. Um, mamy dwa diamenciki. Gwiazdki na razie oszczędzę, na przykład do następnej jednostki, że będzie opłacalne. Deal damage while zombie is frozen. O, oczywiście, z to W końcu będzie zadawał ten to zamrożenie damage'a, więc to jest strasznie opłacalne. O kurczę. E, Minigun. Szybko musiał tutaj wejść. Mina nie weszła. Mina nie weszła, więc troszeczkę przypał, Ale zróbmy od razu tutaj snipera. Okej, okay, na szczęście nie trzeba było, ale tak jak widzę, że tutaj się pojawiają kolejne jednostki w tym miejscu, więc e, może nawet dobrze zespomowałem tylko tą linię na razie. Tu mogę sobie zrobić minę, tu mogę sobie zrobić kolejną minę, nawet użyć na nich tych e, po prostu e, rakietek, żeby ich na pewno zabić, e, przez do kolejnego snipera na tą linię. Będę udać sobie, jeżeli coś będzie... Zobaczymy, gdzie to wyjdzie, tak? Bo słyszałem, że ktoś wyjdzie teraz z góry, więc tam ustawiam minigana wtedy. Dawajcie. Kolejeczko, kolejna kolejka, czy... Czy mogłoby w końcu coś do nas przejść, bo coś czuję, że jakiś jest dziwny lag, który uznaje... dokładnie, że jeszcze nie powinno wyjść. Mamy strażaka, jest odporny na zamrożenie, więc to jest troszeczkę problematyczne, jeżeli chodzi o e, właśnie minigany, bo jak wiemy do tej pory, jeżeli coś tam... E, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie zabiło nam jednostkę! Nie! Jeżeli właśnie... Podchodził jakiś Gostek i Miga do nich nawalał gości szybko zamrażał. koniec było Z jego po prostu żywotem, tak? Teraz tego nie ma Teraz nie ma takich bajerów, bo on się nie będzie mógł zamrozić od nich Dobracie, proszę, okej, okay, na szczęście udało Zamroził jeszcze przed tym, okej, okay, tutaj możemy robić reload Szybko Cudownie, cudownie, tylko teraz tak Trzeba jeszcze górną Alek wzmocnić, bo tam jest na razie bieda Mamy tam na razie jedynie snajperę, Więc dodam sobie po prostu Minę na ten poziom, żeby tam Kolej zatrzymało Rakietek na razie nie będę używał, ponieważ nie wydaje mi się, że aż tak bardzo tego potrzebuję. Pieniędzy na minigana mam, więc go dodajemy. Dawaj, strzets pompa, strzets pompa. Strzels pompa. O, na szczęście jeszcze strzeliłaś pięknie. Mm, pompy czy minigany w tył? Wydaje mi się, że minigana w tył dodam. Ok, reload. Dwójkę do niego strzelacie pięknie, bo możemy teraz zrobić w sumie tutaj reloada. Mmm, poczekaj teraz, aż kudam zejdzie z minigana i dodajemy kolejnego minigana wtedy. Zobaczymy, który będzie miał reload? Bo zaraz pewnie któryś z nich będzie miał. Uwaga, reload. Czekam na... Ja w... Dokładnie, dziękuję, reload. E, teraz tak, tutaj minigun na, tle, na plecy, czekam nas na cooldown, stawiam kolejnego migana na tej alejce i wtedy zaczniemy się martwić właśnie o te wszystkie pompy, które powinny być mm, z przodu. A na razie ich po prostu... Nie ma. Chociaż w sumie nawet już mogę stawiać te pompy, bo wystarczająco mamy hajsu zdecydowanie. 90 golda mamy jeszcze do wykorzystania, kurczę, teraz idzie ten e, denerwujący towarzyszek, tak? Który po prostu. E, no. Nie jest zbyt łatwy do pokonania. Mam nadzieję, że nikogo nam tutaj nie pokona. Tak, taką mam po prostu nadzieję. Uwaga! Nie! Nie w takim momencie. O jezu, dobrze ten sniper się strzelił. Bo jakby teraz ten reload nam tutaj po prostu. Wszystko skrzanił, byłbym na siebie naprawdę zły. Naprawdę bym na siebie zły. E, ogólnie nie wiem, czy nie będzie bardziej się opacało, przed tych sniperów, szczerze mówiąc. Bo one walą tym. E, laserkiem fajnym. który najprawdopodobniej atakuje wszystkich, e, wszystkie jednostki w tej linii. Więc. Chyba jest to bardziej opłacalne przez, po prostu, że przez te wszystkie jednostki nagle jeden strzał e, przeleciał. Na nas. się uda, to się upewnie, tak? Chociaż na razie nie mam nagle na, nawet takiej możliwości, by to sprawdzić w jakimkolwiek praniu. E, uwaga, nadchodzą przeciwnicy, o nie. A nie, a nie, mój drogi. To jest tak. To i na razie nie mamy ulepszonego. E, jak się nazywa? Ulepszonego. E, snajpera, więc na górę dodamy seminy. miny. Dawaj, 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 znaczy na dół dodam seminy. miny, przepraszam, moje przejęzyczenie. Zróbmy sobie teraz lepszego snipera, ale niestety to jest koniec. I mamy teraz miotacz ognia, który będzie miał bardzo mały zasięg, bardzo mały damage, ale będzie bardzo wytrzymały. Czyli to jest, moim zdaniem, takie ulepszenie tarczy, coś w tym stylu to tak odebrać. Skoro mam tak dużo HP, sprawdźmy, co on może mieć. Zwiększone życie, zwiększony atak speed, zwiększony damage. Hmm. Wydaje mi się Tylko mi się wydaje Że to by było opłacalne żeby zaupgradeować Stawę zamiast pomp Że byłoby miodacz ognia, pompa, minigun, sniper Yolo Czemu miałbym tego nie spróbować? Jak co, będę po prostu żał, żałował i tyle. E, o nie. 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 No tak, wszystko spoko dopóki jeszcze byś Swania pamiętał o tym, że trzeba najpierw ten... przejdź, ustawię sobie od, od początku um, Żeby to ustawić, tak? Czyli powiedzmy sniper na tyle, potem jest minigun, potem jest pompa, potem jest miotacz ognia. Takie ustawienie mi będzie najbardziej pasowało e, Dziewiąteczka, mam nadzieję, że nic nie, 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 nie będę chrzanić. E, Okej, okay, tutaj ja sobie ten miotacz ognia um, Tu ustawiam mi, minigana. E, zobaczymy czy on w ogóle będzie OP w tamtym miejscu... Hmm. Mastery mały damage, to może być ten problem. Okej, okay, tego zamrozimy, chociaż będę go potem podpalał, więc. E, trochę takie. E, dziwne wykorzystanie tego, co zrobiłem. Czyli zamroziłem kogoś, a potem go zacząłem. E, po prostu. ten, jak się nazywa. Um. Topić. no Nazwijmy rzeczy po imieniu. Zacząłem go topić po prostu. Okej, okay, tutaj robimy miotacz ognia kolejny. E, ten migan go powinien załatwić, chociaż nie. E, chociaż, dobra, załatwił go nawet bez e, po prostu miotacza ognia. Ehm, zrobię sobie Snajpera tutaj, ponieważ wydaje mi się, że tutaj będzie właśnie teraz problem z tą e, dwójeczką A ja na parek jeszcze ją tam zamroziłem, że było e, wystarczająco e, Damage'a No daj, ten wybuch. Co zrobię, dwójkę nie jednego tylko zamraża, szkoda. No tak, kolejny miotacz ognia. E, pompa może wejść tutaj. Minigal może wejść tutaj. Hmm. Czy to nie jest teraz walka straża kontra miotacz ognia? W teorii powinniśmy to wygrać. W teorii, tylko w teorii takiej, że po prostu mamy tutaj większą ilość graczy z tyłu, tak? O nie, o nie, o nie! Okej, okay, daliśmy radę, daliśmy na razie radę, więc jest git. Eee, teraz tak, tutaj musi być do, 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 na, kom, kolejna pompa. Tutaj musi być kolejny sniper, na tego mi na razie nie stać. Eee, pych, zamrażamy to wszystko. Ok, tutaj reload, pieniądze zdobyte. Mina, e, mina. Sniper e, będzie zaraz, tylko muszę klinąć w pole. Teraz jeszcze pompa w to miejsce. Eee, I teraz co? Albo i tego ziomka, mam nadzieję, że mu się to przez to zrespiło HP, jeżeli nie to jestem wściekły, że wydałem na coś, gdzie nie będę miał w ogóle HP um, Okej, okay. idzie ten, idzie nasz Piotacz Ognia, znaczy twój, idzie nasz Strażak Który tym razem, no nie będzie miał aż tak łatwo Nie będziesz miał mój drogi tak łatwo, przynajmniej tak mi się wydaje, o nie, on, stracił, on nie stracił HP Znaczy on nie odrespił HP, to jest ten problem Mayday, Mayday, mamy problem Zdecydowanie mam problem, że skoro to się nie zwiększyło mojego HP e, Okej, okay, oddajemy zastojem naszego miotacza ognia, dodany jest. Dzień dobry, witam na naszym pokładzie I teraz zrób robotę. Zrób po prostu robotę, mój drogi, tym razem, a nie, że się znowu wykrzaniz e, okej, okay, nie. Rakietek jeszcze nie używam. E, minę zdawię tutaj dwie. No jak widać, już tutaj się pojawił nasz pierwszy cel, pod to OK, reload, reload e, reload, reload Reload jest tutaj, jeśli chodzi o mogę sobie kliknąć tutaj Reload i że po prostu reloaduje naszych ziomeczków Tylko muszę te cele jednak e, wybierać, ale to może lepiej Może to naprawdę lepiej, że jak mamy takie e, utrudnienia w tej giecie, Bo wszystko zbyt proste Będę musiał też coś robić, pyk, pyk, pyk Zrobię sobie albo tych po prostu e, snajperków Teraz tak, e, tutaj użymy rakietek No i potem, what? Oni nawet nie, nie odczuli tego praktycznie, że ja do nich strzeliłem Ej okej, okay, tutaj musimy robić reload, tu robimy reload, tu robimy reload To jeszcze potrzebuję reloada, tutaj jest reload, GG Well Fight moi doda, jeszcze jestem co to jest? Wygląda jakie jak rakietnica Z małym atak speedem, czyli to będzie powiedzmy... Co no... W cudzysłowie lepszy sniper Wiecie, mały, mały atak speed, duży zasięg, duży damage Czy ja mogę to tak... What the fuck man? Nie wiem, coś, coś mi pomoczyło. Czy ja mogę to tak odebrać? Wydaje mi się, że tak. Jednak zobaczymy, jak mogę zrobić do niego upgrade'y. Zwiększenie magazynek i dodatkowe rakietki. Robię to. W skillach nie mogę zrobić nic. Nie robię unit selection. Um, ten mi on ognia, no nie sprawdza się. Owszem, dużo, on dużo wytrzymuje, ale czy on się sprawdza? Ma mały damage. Dobry jest na tego strażaka, tak? Bo on nie w stanie na niego długo wytrzymać, ale... Czarny Może zamiast pompy? Może zamiast pompy go wezmę? Czekajcie, teraz muszę robić... O! Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Chociaż nie. Nie, 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 nie. Janek, to musi być na odwrót, to musi być na odwrót. To wycofujemy, Taktyk Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wszystko działało. To jest 10 level, więc to, będzie, to jest też boss, tak? E, o Jezron jest drogi. Jest strasznie drogi, więc poczekajcie, to jest na to pole. E, to jest tutaj. Czemu tak zrobiłem? Czemu ja tak w ogóle zrobiłem? Czy ja pope pope popełniłem taki głupi błąd, bym powiedział. Usta z, z takim ustawieniem. Okej, to ja muszę go zamrozić, żeby go biło po prostu. E, cały czas. Tu muszę użyć rakiet. Teraz ta dwójka po prostu ginie, teraz tu robię reload, tu robię minigana. Okej, okay. wszystko jest jeszcze ogarnięte. Jeszcze jest jakoś wszystko ogarnięte, chociaż było blisko do katastrofy. Dużo wejstę snipera na razie, ponieważ na nic na, na, nas tam więcej na razie nie stać. E, OK, pyk. Pięknie. Pięknie, pięknie. Pyk kolejny. Cudownie, Hajsik skoczył, więc mamy tutaj minigana. Teraz skupię się na tym, żeby mieć wszelkie miotacze ognia. Dopiero po tych miotaczach ognia zacznę się skupiać na tym, aby... E, mieć jak to się nazywa. Mm, ale mieć te rakietnice, e, bo chcę mieć na początku defensywę ustawioną. Muszę być po prostu przygotowany na wszystko. Na każde ich po prostu mocniejsze natarcie, muszę być po prostu już ready i tak dalej. Nie mogę popełnić żadnego błędu, więc wiadomo o co chodzi. Wiadomo po prostu o co chodzi. To jest tak snajper pójdzie na środek, a e, potem oni są strasznie drodzy. To jest coś, co mnie po prostu od tego odciąga. Ja nie chcę wydać na coś e, tyle pieniędzy. Ale potem się dowiedzieć, że to po prostu nie jest opłacalne, bo. Nie wiem, bije za mało. Więc ja muszę pierwszy się ustawić z tymi pewnymi jednostkami, dopiero potem myślę o tych niepewnych jednostkach. Ok, sniper tutaj wchodzi, e, tego reloadujemy. E, użyjemy teraz rakietnicy. Znaczy teraz możemy tą rakietnicę sobie ustawić, tak? Ponieważ to jest jakby już e, moment, kiedy nie mamy nic, nic innego do budowania. Damage jest porawy. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo naprawdę robi robotę. Robi robotę, więc nawet się opłaca to kupować. Tylko. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w przyszłości, ok? Eee, tutaj mina, tutaj mina. Mm, I z nimi na razie nic nie musimy robić. Możemy dać sobie jedynie tutaj rakietnicę w to miejsce. Eee, no i teraz będziemy mieli wystarczająco pieniędzy. No to ustawię sobie oczywiście to, jak to się nazywa: eee, rakietnicę jeszcze na górnej. alejce Okej, To je reload, 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 reload. Wszędzie reload musiałem porobić. Eee, pieniędzy mamy już wystarczająco, więc możemy sobie nawet zrobić, żeby. Sobie... aby tu, tu. Okej, okay, no tego nie mogę zrobić sobie Eee... Reload, 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 reload. Dobra, robimy rakietnicę teraz. A eee, i potrzebuję teraz wyższy poziom e, tego ogniotaczognia. Okej, okay, mam akurat, mamy akurat równo 160 golda. Mam nadzieję, że on w ogóle e, będzie szybko padał. Pyk, pyk, pyk. Nie możemy go zamrozić, o nie. Nie możemy go znowu zamrozić. Czemu to musi się zawsze nam przytrafiać? A zobaczcie, że on starszy niszczy szybko tego miotacza ognia, ok? Przed tak nad niższą linię, więc lepiej dla nas, bo wtedy nie bije cała z tego samego celu, który bił do tej pory. Wiecie, kto by mi load? Reload. 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 E, mam nadzieję, że tutaj się szybko nie pojawi Okej, okay. jeden reload. Ehm. Tu będzie pewnie drugi load. Teraz dokładnie dwa kolejne reloady. I poszedł do góry. Znowu popełnił błąd. Zmienił cały. Zamiast zabić nas po prostu jedną linią. Zmieniacie nas linię. Nie straciliśmy nawet jednej jednostki i wszystkie pokonaliśmy. Mamy teraz nowy unita, który ma strasznie duży atak speed. 3 kwadraciki damage'u, dwa życia, dwa zasięgu. Wygląda jakby to trzeba było jakimś prądem, coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, ponieważ miał taką. Uh, jak takiego. Jak nazywa, Piorunka na um, amunicji. Uh, skupmy się, co to jest. No to musi być damage'. To jest coś, no, na pewno jest z elektrycznością. Tylko zobaczcie, jak to jest wszystko drogie. To jest wszystko drogie, więc na pewno go ulepszę sobie w tym momencie. Jednakże, no więcej nie mogę na nic zrobić Teraz to... Increase damage, increase radius skill, give additional rockets Większe zamrożenie czy dwie, większe rakietki? Na pewno nie miny, na pewno nie miny, ja jestem tego pewien, że tego nie chcę zrobić Tutaj możemy sobie zwiększyć zasięg e, zamrażania, nie wiadomo o ile A to możemy sobie zwiększyć e, ilość rakiet, które spadają Więc będzie wtedy też więcej damage'a Zamrożenie Zamrożenie sobie upgrade'ujemy I z krain pustynno-faktoryjnych idziemy do krajów... E, powiedzmy zimowo-miastowych, zobaczymy, co się tutaj będzie działo, bo to widać jest ostatni nasz etap, więc jeżeli wam się gierka podoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie kibicować mojemu Elitespad w kolejnym odcinku, zostawcie subskrypcję, aby wiedzieć oczywiście, kiedy będzie nowy odcinek, a ja się na razie żegnam, to było na tyle, cóż, mam nadzieję, że uda nam się wczoraj, uda się wczoraj, uda nam się jutro wszystko przejść bez żadnego większego problemu, ja się z żegnam, siemanko, peace.